Moimi gośćmi są Państwo z Centrum Gier Phoenix, którzy opowiedzą o najnowszych propozycjach. Witam serdecznie. Witam. Tak, na początek chciałem zaprezentować taki tytuł Panic Lab. Jest to bardzo fajny, szybki tytuł na spostrzegawczość. O co chodzi w grze? Na szybkości musimy namierzyć ameby, które uciekły z laboratorium. Pomagają nam przy tym kości. Określamy kształt ameby, ameby mają dwie kształt, z jedną parą oczu, czy z jednym okiem po prostu. Ich umaszczenie, kolor i z jakiego laboratorium uciekły. Gra jest o tyle sympatyczna, że ma trzy poziomy trudności. I tak na przykład jest ten pierwszy podstawowy, w drugim na przykład wychodzą kratki wentylacyjne, a w trzecim laboratoria mutujące, które potrafią zmienić kształt ameby, jak ubarwienie, czy na przykład kolor. Cała gra mieści się w bardzo poręcznym metalowym pudełku, które możemy wszędzie zabrać. Tak wyglądają karty znajdujące się w środku. Co z innych propozycji? Następną naszą propozycją jest gra Double, także jest w praktycznym metalowym pudełku jak ta poprzednia. Ogólnie tutaj innowacją są okrągłe karty. Na każdej karcie mamy kilka obrazków, które powtarzają się na wszystkich 55 kartach dostępnych w pudełku. Naszym zadaniem jest jak najszybsze odnalezienie tych samych obrazków występujących na dwóch kartach. Na kartach znajdują się wyłącznie obrazki, więc mogą grać w nią dzieci nie umiejące czytać. Tak, zgadza się. Również słyszałam, moja koleżanka, lektorka języka angielskiego, używa tej gry do nauki słówek, także języka angielskiego, także jest to również w jakiś tam sposób gra edukacyjna. Czy w te gry mogą grać również dorośli? Czy wy sami zdarza się, że spędzacie czas grając w te gry? Tak, tą grę akurat mam od około 2 lat u siebie w domu. Dostałam ją w prezencie, byłam na początku sceptyczna, bo wydawało mi się, że to jest gra tylko i wyłącznie dla dzieci. Po czym kilka zarwanych nocy ze znajomymi od 20-25 lat nawet wzwyż, uświadomiły mi, że to jednak jest świetna pozycja na jakiekolwiek spotkania ze znajomymi. Czy macie dla nas jeszcze jakieś inne niespodzianki? Tak, ja tutaj mam jedną z gier, która jest moim faworytem ostatnich miesięcy. Tak zabawnego tytułu dawno nie widziałem, popłakałem się wielokrotnie do łez, padłem z krzesła ze śmiechu. Tak, Mroczny Władco. Dokładnie. Jest to gra storytellingowa, czyli gra, w której opowiadamy historię. Jeden z graczy wciela się w tytułowego Mrocznego Władcę, który wysłał swoje małe, zielone, nieposłuszne gobliny na misję. No i gobliny jak to gobliny, misja nie wyszła. Gra jest pełna prześmiewczego humoru i zwalania winy, ponieważ gracze, którzy wcielają się w gobliny, starają się uniknąć kary i przerzucić winę na innego gracza. Ponieważ misja nie poszła i Mroczny Władca szuka odpowiedzialnego za niepowodzenie. Naprawdę świetny tytuł i świetnie wykonane karty, kupa śmiechu, naprawdę polecam serdecznie. Centrum Gier Phoenix to nowy sklep w Centrum Handlowym Plaza. Z jakich okazji najczęściej klienci kupują gry? Często są to na przykład prezenty urodzinowe, czy jakieś prezenty na inne okazje, ale też w tej chwili gry planszowe ludzie traktują jako fajną alternatywę na spędzanie wolnego czasu. Po prostu kupmy sobie grę planszową, żeby nie siedzieć przy komputerze, żeby jakoś fajnie spędzić czas właśnie ze znajomymi. Nie tylko ze znajomymi, ogólnie rodzice często przychodzą i pytają nas, jakie gry możemy polecić ich dzieciom, żeby tylko odciągnąć je od komputera. Zatem wszystkie te propozycje są świetną formą spędzenia wspólnie wolnego czasu, rozwijania skutecznego, szybkiego myślenia, spostrzegawczości. Właśnie, jak z Twoją spostrzegawczością? Jakiego koloru była ameba, którą pokazałam na karcie w trakcie wywiadu?